Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Was w odcinku, w którym chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób zresetować QNAPa na 3 sposoby. W sytuacji, gdy odetniecie sobie dostęp do Waszego QNAPa, na przykład z wykorzystaniem QFirewalla albo innych narzędzi bezpieczeństwa, zapomnieliście hasła administratora, albo jest inny powód, dla którego po prostu potrzebujecie przywrócić jego ustawienia, możemy to zrobić w kilku wariantach. Sposób pierwszy. Tak zwany reset krótki. Lokalizujecie przycisk reset na urządzeniu i wykorzystując spinacz lub długopis, coś co po prostu zmieści się w tym otworze, wciskacie ten przycisk reset przez 3 sekundy, aż usłyszymy krótkie piśnięcie. W tym momencie w urządzeniu zostaną zresetowane ustawienia bezpieczeństwa, czyli można odblokować sobie dostęp. Zostanie zresetowane hasło administratora, a tak naprawdę odblokowane konto admin, do którego będzie można się zalogować z wykorzystaniem pierwszego MAC adresu. I zostaną zresetowane również ustawienia sieciowe, więc będziecie mogli dostać się do tego urządzenia, wykorzystując je wcześniej QFinder. Reset drugi, do którego również wykorzystujecie przycisk znajdujący się z tyłu obudowy. Jest to tak zwany reset długi i ten reset, który za chwilę przeprowadzę, resetuje już ustawienia urządzenia inne, czyli użytkowników, udziały sieciowe, przywraca tak naprawdę domyślne ustawienia na urządzeniu, ale uwaga, nie wymazuje danych. Jeżeli odtworzycie sobie strukturę folderów współdzielonych, która tam była, to do danych będziecie mogli się po tym resecie nadal dostać. Jak przeprowadzamy ten reset? Znowu korzystamy z przycisku znajdującego się z tyłu obudowy i tym razem trzymamy go 10 sekund. Czyli musimy poczekać trochę dłużej. I teraz usłyszeliście drugie piśnięcie, to oznacza, że ten długi reset na tym urządzeniu został właśnie wykonany. Tak jak wspomniałem, tutaj jeszcze możemy się dostać do danych, ale już całą konfigurację i foldery współdzielone, które tam były, będziecie musieli sobie odtworzyć ręcznie. Co w sytuacji, gdy ktoś software'owo wyłączył przycisk reset? No wtedy już nie zresetujemy urządzenia, bo w panelu sterowania taki przycisk reset można wyłączyć dla celów bezpieczeństwa. Nie zresetujemy urządzenia w ten sposób. No i pozostaje nam ponowna inicjalizacja urządzenia. Podobnie jeżeli macie backup danych, jesteście pewni, że Wasze dane są zabezpieczone i chcecie po prostu urządzenie zainicjalizować od nowa. W jaki sposób można ten trzeci reset zrobić? Można go wywołać z poziomu panelu sterowania i tam macie możliwość ponownej inicjalizacji urządzenia, ale można to też zrobić w inny sposób. Po prostu na wyłączonym urządzeniu wyciągamy dyski z urządzenia, uruchamiamy takie urządzenie, aż zakończy się procedura botowania i pokaże Wam się ekran kreatora konfiguracji, czyli urządzenie jest wyczyszczone z danych. Wkładacie takie dyski i w tym momencie kreator pozwoli Wam albo odczytać sygnaturę tych dysków i dostać się do tej konfiguracji, która tam była, albo zainicjalizować urządzenie ponownie. I w ten sposób możecie to urządzenie po prostu ponownie mieć zainicjalizowane. Dzięki za obejrzenie naszego materiału. Jeżeli film był dla Was przydatny, dajcie łapkę w górę, no i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z innymi materiałami. Dzięki i do usłyszenia.